Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Satunej, a przed wami kolejny odcinek z serii The Sims 3. Ostatnim razem Lukrecja powróciła w końcu do domu po swoich wspaniałych studiach, które trzeba będzie mocno kontynuować aktualnie. Tylko potrzebujemy też dość sporej ilości charyzmy i trzeba będzie to sobie jakoś załatwić. Ale pośpiechu nie ma, Lukrecja będzie żyła jeszcze i żyła. Jak się ma reszta domowników? Tutaj wszyscy śpią. Tak. A Shanty Grimm się starzeje i nie będzie żyć wiecznie. Kogo to obchodzi? Brakowało cię na imprezie. Na jakiej imprezie? Nawet nie dostałem zaproszenia. Ty, mój drogi, masz taki w miarę humor porządny, ale troszkę towarzystwo ci szwankuje. Wiem, co ty możesz zrobić, mój drogi. Gdzie jest jakiś... Ale w sumie jest pierwsza w nocy, to ty nie za wiele tam zrobisz. A mój drogi, gdzie jest? Czatuj. Jest tutaj. Czatuj. Ja wiem, z kim mnie to tam nie boli za bardzo. Możesz sobie z jakąś takim... Z kim? Nie wiem, kogo tam chciałem dać tą całą Miriam. Miriam Hopcraft. Możesz sobie poczatować z nią. Też taka już emerytka widać. Czy ty, mój drogi, idziesz do szkoły dzisiaj? Ta, w końcu jest czwartek. Zostać najlepszy... Nie wiem, czy to się kiedyś uda. Tobie, moja droga, to my musimy zmienić... Aha, ja ostatnio tego szukałem, nie znalazłem i dalej szukać nie znajdę. Zmienia życiowe pragnienie, znalazłem. Aha, bo ja nie tego szukałem, ja szukałem tego, gdzie można zostać... jakimś ciekawą pracę mieć. Gdzieś musi być. Czarowa zła, nie, to nie ta. Ja wiem, że znowu was mogę tym zanudzać troszkę, ale ja muszę to znaleźć. To dość istotne, mam wrażenie. Legenda szachów to chyba nie jest to, o co mi chodziło. O. Osiągnął. Nie to. Było tak blisko. Potem Kini Devir. Czy poważanie ulicy to też nie. Przemienić miasto to wampiry. Przywódczyni stada to wilko. Przywódczyni wolnego świata. Jest. Proszę bardzo, zmieniamy. Wybrać karierę polityczną. Jak złoto wszystko się układa. Ja wiedziałem, że ja to znajdę. To było oczywiste. A ty, moja droga, to ty nie masz żadnych nagród. No wiesz co, nie. Coś tobie to trzeba dać, moja droga. Przedsiębiorczy umysł. Jeden. Jedziemy dalej. Podzielna uwaga. Pracuj lepiej, szybciej. Drugie, proszę bardzo. Ja nie będę mieć tyle pieniędzy, że to... Ho, mnie tam boli akurat nieczy. Co oni tam sobie robią? Zmienia życie. Nie, to już sobie nie zmieniajmy, ale tu właśnie bohaterka biura. Bierzemy. A co tam mamy? Darmowa rozrywka, szybki metabolizm. Szybko sprząta, legendarna gospodyni, tanie jadłodajnia. Nie. Gdzieś tu coś było, ale nie wiem już gdzie. Nieważne. Wydaliśmy trochę punktów, coś tam mamy, coś umiemy. Ty, mój drogi, nic nie możesz jeszcze? Nie. Zresztą ty jesteś dzieckiem, co tobie się może przydać. Dobra, to mój drogi towarzystwo. Dowiadujesz, że Miriam spi spokojnie, jest arogancka. Zjedz sobie jakieś resztki. Może naleśniki w sumie zjedz, nie musisz jeść resztek. Co ty chcesz? Iść na koncert, to trochę potrwa. Dobra, ty sobie coś tam zjesz. Ty, mój drogi, też musisz teraz coś zjeść. I ty, moja droga towarzystwo, tak? O której ja sprawdzałem, bo sprawdzałem przed chwilą, zanim właśnie zacząłem jeszcze nagrywać prace, jakie są do wyboru. Nie przeglądaj się, poczatuj sobie z kimś. Może na przykład, czy jest tutaj nasz najnowszy kochanek? Nie ma, to może Marigoldo Maldano. A samochód odwożący do pracy Lukrecji. Jezu, ona pracuje, faktycznie, o tym zapomniałem. Troszkę mi się zapomniało. Czemu ty dalej jesteś głodny? Przecież dopiero co zjadłeś jakieś Nie, oczywiście, że ich nie zjadłeś. Wyjątkowa jakość naleśników, a ty nie chcesz ich nawet zjeść, wiesz co? Hańba. Ty, moja droga... Dobra, możesz w sumie jeszcze coś tam... Łowczyni duchów, detektyw, strażak, stylistka, projekt. Ja mam w ogóle pomysł. Ja, Jezu, jakie ja mam problemy psychiczne. Gdzie jest tutaj ratusz w tym mieście? Szkoła, to nie szkoła. Proszę bardzo. Ratusz, podejmij karierę polityczną. Ja się męczę. Po prostu koszmar. Autobus odwożący. Aha, ona ma już... Ta co ty, pancia, chcesz jechać do pracy? Daj sobie spokój.
Za to ty, mój drogi, się wybierzesz do parku, tylko nie wiem którego. Może nie do parku. Tu, jednak do parku. Pojedziesz do parku tego głównego przed ratuszem. Co ty tam chcesz? Znaleźć jakiś meteoryt, tak? Więc mnie to nie obchodzi. Ty, mój drogi. Nie ma grania w gry. A, w szachy? Jezu, dałem mu, nie jedź do szkoły. Jedź do szkoły, koniecznie. Co ten autobus? Ja rozumiem, że może nie przyjechać pod sam mój dom, ale no. Trochę mógłby się postarać, a nie stanął na krzyżówce i czeka na zbawienie. Koniec czatowania, moja pani. A dobra, odwiedził park, więc możemy już do niego podlecieć i zobaczyć, czy ten bogiem tylko mieli gitarę w ekwipunku. Nie wziął gitary. Matko, co za pierdoła. Czy mogę kupić tak gitarę, żeby mu ją od razu w se... Nie, on ma gitarę w ręce! Pacnij się w czoło, człowieku. Jeszcze z powrotem prosimy do Juliusza. Graj, ale nie graj tak, jak ty sobie tutaj pogrywasz, tylko mój drogi. A co to za jakieś pomidory? Papryka. Ty to, mój drogi, sobie tutaj nie graj tego. Podejdź tutaj. Nie, nie tam za drzewem, to nie. Stań tu w takim logicznym miejscu. Praca polityczna, czyściciel podium, pięknie. I teraz, mój drogi, bierzesz tą gitarę i graj dla napiwków. Zaraz zaczniemy zarabiać sobie miliony. Rzuciła pracę, długo nie wspomni, jak miała już dość, że nie mogła znieść więcej swojej pracy. Rozpoczęła taką karierę. Zaczyna o 9:00. Jest Dwayne Wolf. Dobra. Załatwimy sobie. Lukrecja tam kontakty sobie potrafi utrzymać na odpowiednim poziomie. Nie, no daj spokój, pancie, jak ją imprezę. Gdzie twój szef? Już my się zaprzyjaźnimy z twoim szefem. Już damy sobie radę. Gdzie my to mamy? Zmienimy jej nazwisko? To pewnie było zbyt miłe. Jest twój mój. Umów się z nim. Ale nie na randkę, tylko zaproś może tak. Przepraszam, nie mam teraz ochoty przy... Dobra, nie, to nie. To SMS-owanie. Wślij przyjaznego SMS-a. SMS-a z obrazkiem. Trochę go tam pomęczymy, a tutaj zarabiamy sobie pieniążki. Pieniądze się sypią na napiwkach grubo, więc... A gdzie ty, moja droga, jesteś tak w ogóle? A tutaj siedzisz sobie. Asse poromansowała z szefem przez telefon. Jakie tam masz kontakty z nim? What the what? Gdzie jest Lukrecja? Nie mogę zrobić zdjęcia Lukrecji? Szkoda. Ocyknę foteczkę. Tym kwiat... Ouu! Nie no, cyknę fotkę o tym kwiatkom. Cudne kwiatki macie pod tym swoim ratuszem. Cudne. A wiesz co, moja droga? To mi to by się przydało poćwiczyć charyzmę. O, możesz... Tu jest wróżek, z nim sobie pogadaj. Brzykaj z wróżkiem. O, proszę bardzo. A czemu ty nie możesz z nim nic ciekawszego robić? No to dawaj tą. Ona też jest wróżkiem, w sumie. Nie mnie takie powitanie. Radosne powitanie. Moja droga. Juliusz Kaszmir otrzymał emeryturkę. Dobra, to sobie teraz pogadajmy. Poznaj. A tu Gawędka. Pochwal muzykę, chociaż stawiam, że nie grasz tak fenomenalnie jak Juliusz. No, zapytaj czy single, zapytaj o znak. Nie rozumiem, dlaczego to jest romantyczne. Daj zioło do posiłku. Nie, daj spokój, urządzić imprezkę. Co? Zobaczyć, jak Leonardo dobrze. Ile on tam jeszcze będzie dorastał? O matko, jak długo. To nie, cofam. Cofam, to marzenie za długo będzie trwało. Jak tam? Pewnie jeszcze gra? Ci sypią pieniędzmi. Rozwiń mi... Ta tutaj stary dziadek jest, a wy chcecie, żeby on jeszcze sobie... Ech. Czekajcie, bo tutaj jest jakieś osiągnięcie w sumie z tą gitarą. Pieniądze zarobione 2800, ale chodzi mi... Mistrzowie gitary uczą się, czy to już umiem? Mogą dać występ na 10 przyjęciach lub w miejskich lokalach? Maszynka do robienia. Zarób w sumie 25 tysięcy, aby otrzymać nowy super przebój.
Czyli przydałoby się zagrać w jakimś publicznym lokalu. Otrzymuje tytuł wzorcowego ucznia. Dobra. Jak tam twoja charyzma? Rośnie, pięknie. Co tam mamy? Megafon, ja też. A, bo to ty jesteś. Włącz jakąś aurę. Aura... Kojenie. O, pięknie. No i sobie pogadajcie, więc... Poloteczki jakieś muszą być. Rozmawiaj o polityce. O, może tak. Jest, ploteczki. Co my tu mamy? Dowiedziała się, że to byk. Charyzma jej wzrosła, wszystko pięknie. Zostać z kimś dobrymi przyjaciółmi. A... Zostaniesz z kimś. Przedstaw się czarująco. To. A... Warren Chong. Kto to jest? To ta pancia? Nie. Co ty robisz? Aha, na parcelę. Czy ona chce jechać na wysypisko śmieci? Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. On tutaj cały czas gra... O, tutaj jest ta! Miriam Hopcraft! W sumie Albo nie, dobra, odpuśćmy to sobie. Na złomowisku... Dlaczego pojechałaś do złomowisko? Co jest ciekawego na złomowisku? Mhm. O! Taka aura daje całkiem sporo. Widzę... Ile ty, mój drogi, będziesz jeszcze w... A, ty jesteś w domu już! No tak sam w domu siedzi... Ta nic mi za nią wchodzi. To jakaś wiedźma chce się... Chcesz... Nie! Dach, nie! Błagam cię, dach! O, dzięki Bogu. Ech... Lukrecja, możesz teraz zastawać... wróżkową pułapkę w kanapie lub sofie. Myślę, że już niedługo pójdę. Moja praca jest skończona. Daydream Ivy śpi na pieniądzach. Kto by się tego spodziewał? Mhm. Co ty, moja droga, masz do roboty? Gdzie jest dziecko? A to dalej robi dziecko. Jaki wzorowy uczeń. Perfekcyjne dziecko. Ledwo wyjdzie ze szkoły i już robi zadanka. Już co, to przyjdź sobie do domu, zjedz coś. To mi drogi w sumie też... A w sumie masz humor jak mało kto. To co się będziesz ograniczać? A to ta. Nie, wszystko gra. Gra pozytywka, gra wieża, wszystko. Wziąć kąpiel? Weźmiesz sobie kąpiel. Weź kąpiel. To jakaś latynoska, widzę muzykę. Czemu ona dalej jest jakaś zakochana? Z kim teraz randkujesz, moja droga? Całe życie z kimś randkuje. Ty jeszcze głodna jesteś, to też zjedz sobie te resztki. Jeszcze ta wróżkowa energia jej się kończy. Co tam z Leonardem? Też by mi się przydało wziąć kąpiel. I przydałoby nam się w końcu zmywarka. Kupmy sobie tą zmywarkę, bo ja zaraz oszaleję. Zmywarki. Zmywarka to naczyń. Taka tania, ta co będzie mi się ograniczać? A taką najlepszą se weźmiemy od razu. A co? Nie stać nas? Stać nas. Szczególnie, że Juliusz teraz zarabia miliony na tej gitarze. Dobra, myślę, że już wystarczy. Co ty, moja droga, tam? Aha, jak zwykle, wygibasy. Wiesz co? A, gdzie jest ten twój szef cały? Z wielką cytryną to ty nie musisz rozmawiać na zakupy. Nie. Gdzie jest twój szef? Jest tutaj. Gawędka. SMS-owanie. Pogadajcie sobie, trochę wam się kontakty poprawią. A tu jest jeszcze mój telefon. Okej, 2500 zarobił. Myślę, że to całkiem sporo. Ja zapomniałam o tym, że oni właśnie takie coś mogą robić. Dobra, co tam, moja droga, zrobiłeś? Poprawiłaś sieci społeczne. I bardzo dobrze. A ty, moja droga, to teraz nie będziesz malować. Tylko, moja droga, jak już, to ćwicz przemowy. Charyzma ci się bardziej przyda, a przy okazji weź sobie tak o to i teraz ćwicz przemowy. Nie wiem, czy to coś daje, ale można spróbować. Okej, wszyscy są zmęczeni, co prawda. Ty, moja droga, też troszkę, ale jeszcze... W sumie z tą... Dobra, wiesz co, nie, jednak skończ to. Się prześpisz. Wszystko pójdzie zgrabnie. Niech ktoś to wyłączy. W końcu. Ech, to się tak tłucze całe życie.
Miriam Hopcraft się starzeje. No nie dziwię się, już była dość stara, jak się z nią poznawałem. Kto pierwszy się wyśpi? Juliusz, jak zwykle. Ale Juliusz potem się pójdzie wykąpać i to będzie na tyle. Ach, emeryci to mają przyjemne życie. Nic nie robią. Mają życie. Co my tu mamy, moja droga? Jakie ty tu masz marzenia? A Juliusz o niczym nie marzy. Ten też o niczym nie marzy. Oj, Boże, Boże. Wskaźnik oceny. Wszystko świetnie. Wzorowy uczeń. Po prostu perfekcyjnie. Drogi, jesteś głodny troszkę. Toś. Właśnie, Juliusz, podaj jakieś nowe danie. Tosty francuskie. Mogą być i tosty francuskie. O, i poucz się trochę tych przepisów. Przeczytaj sobie to, tamto, siamto i wam to. Aha, okej, czyli już tutaj będą nadjeżdżać. Ty, moja droga, nie maluj teraz, tylko zjedz sobie troszkę. Bo zaraz to ty umrzesz z głodu. Dobra, już idę. Tylko niech coś zjedzą. Już możesz jechać do pracy. O, teraz coś się zaciało troszkę. Już! W końcu i tak jedzie swoją cytryną. Do pracy, jedź no. O, teraz przyjechał tu. Za nie mówiłem. To się nazywa... tak. Nie, poznaj współpracowników. Załatwij sprawę dla przełożonego. Zaproponuj nowy kierunek. Wprowadzenie w życie nowych decyzji zabiera czas, ale może spełnić twojej kariery poważny rozwój. Rozwój? Rozwój. Nie wiadomo jednak, jak zareagują twój szef i koledzy. Spokojnie, z wszystkim damy sobie radę. Teraz się trzeba zająć troszkę Juliuszem. On się tu będzie edukował w swoim ulubionym temacie, jakim są kulinaria oczywiście. Ale temu ja to w sumie sam schowam do tej lodówki. Oszczędzę ci już tego. W sumie oni faktycznie rzadko siedzą na tych kanapach. Tak jak już, to tylko od razu bacho tam. Świetnie, teraz naucz się czegoś jeszcze. Tutaj sprzątaczka sobie przyszła. O! Sprzątaczka chce poznać się bliżej z Lukrecją. Podaj lunch. Możesz podać coś nowego, co dopiero się nauczyłeś? Nie. No trudno. Ale możesz zjeść kawałek tego, co sam przed chwilą zrobiłeś. Czytasz omlet teraz, tak? Czy ta książka zniknie, jak on ją przeczyta? Tak na amen? Czy może raczej wylądowała od razu na półce z książkami? Zniknęła na amen. Co to za certyfikat nagrody? Nagrody... Za spełnienie tego! Nic nie widać na nim. Tak to ja się nie dowiem, o co chodzi. Ale nie wisi. Poznaję przepis na omlet. Poznała już wszystkich. Lukrecja została poproszona o przyjęcie stanowiska osobistej asystentki kandydata w dniu, w którym przedni asystent uległ strasznemu wypadkowi z poranną kawą i schodami. Pracę, jaką wykonuje Lukrecja, zaimponowała kandydatowi, który obiecał być jej mentorem. Lukrecja jest zainspirowana do końca, do jeszcze lepszej pracy. A Juliusz otrzymał sobie to. Tutaj wszystko się dzieje, klasycznie. Aha, poznałaś już wszystkich, rozmawiaj. Lepsza poprawa gotowanie. Nie, to mi nie obchodzi. Takie okazje to... nie warte. Poznaj nowych przyjaciół, czemu ja tobie nie dałem nigdy tego? Co się stało? Gratulacje! To zaraz przeczytam. Najpierw zajmijmy się tym, czym powinniśmy się zająć. Ćwicz grę w szachy. Aha, ty robisz zadanie jak zwykle. Klasyka. Ale bardzo dobrze. O, zagrać w grę. Ty, moja droga, musisz się faktycznie zaprzyjaźnić lepiej z tym swoim przyjacielem. I też może ze swoim mężem. Który już niedługo najpewniej odejdzie niestety z tego świata. Dobra. Lukrecja została awans na stanowisko licząca głosy. Zarabia 31 na godzinę. Lukrecja Kaszmir coś tam i zarobiła 135. Ktoś to tak się dobija? A to do Lukrecji. Przepraszam, Juliusz, no ale ten. Telefon. To bardzo ważny. Może to jakiś prezydent albo papież dzwoni. No bardzo istotnie. Nie, to jakieś pierdoła. To jednak nie, ani prezydent, ani papież. No niestety się nie udało tym razem. Co tam, dziecko? Czy to, mój drogi, mógłbyś przestać robić zadanie i przyjść sobie poćwiczyć grę w szachy z ojcem?
Ile tam masz to zadanie? 90. To nie, no to wiesz co? Już zrób to zadanie. Wejdź do domu. Zrób zadanie teraz. Mhm. Skończony. I teraz graj. Aha, tutaj jest ten. Czyli co? Na tych fotelach niby nie można jednak grać. A to nie są przypadkiem krzesła? Krzesła jak nic. Ups. Nie to dziecko, moje drogi. Ta, można tylko z jednej strony, ale zaraz to sobie zadbamy o to. Mój drogi, weźmiemy to tak. Weźmiemy ten koszyk, wstawimy go na chwilę tam, przesuniemy... No błagam was. Może inaczej jeszcze. To? Tu? To tu. I teraz jest wszystko pięknie, tylko trzeba się jeszcze tego pozbyć jakoś. O, tu niech stoi. O, albo tak. Też niech stanie. Bo co, bo okno? O, tu może stać. W łazience też może stać, jak ktoś się uprze. Dobra, mamy w końcu krzesła, dwa do tych szach. Zombie przyszło. Aje, boże, boże. Graj w szachy z ojcem. Mhm. Oni tutaj sobie romansują. Bardzo dobrze, ale ty mój drogi... Co ty? Co to się tu dzieje? Lukrecja bardzo się na niego gniewa. Przeprosił. Nie wiem o co chodzi, ale przeproś. Przeproś. Tu nie ma przeproś. Tu jest przeproś. Nie ma przeproś? Gdzie jest przeproś? Przeproś. No, nie ma tak dobrze. Co ty sobie... Nie, tutaj. Nie prosimy o żadne porzucenie mocy wróżek. Tu jest jakaś imprezka. Fuj. Ty, mój drogi, miałeś grać ze swoim dzieckiem. W te szachy. Ty, moja droga, możesz coś zjeść faktycznie. Dobra, tu sobie kontakt. Zjedz to! Znowu wyjątkowa. O, jaki fenomenalny kucharz. I możesz ćwiczyć sobie dalej swoje przemówki. Nie krępuj się. To ci się przyda. Tu jest... Co to jest? Upokorzenie. Kontakty towarzyskie. Aj, matko. On chce... Co to za jakieś patologiczna rodzina się tutaj robi? Dobra, możecie gdzieś wszyscy spać. Tylko ty jeszcze, mój drogi, zjedz kolację. Co prawda o 11 w nocy, ale możesz iść też potem spać. Co robi Lukrecja? Czy ona maluje? Oczywiście, że maluje. Sprzedaj. 141. Całkiem nieźle. Weź tutaj jeszcze poćwicz te przemowy trochę. Jak tam twoje marzenia? 11 tysięcy. W sumie nie wiem, jak się gra w jakieś gry, więc nie. Poprawić umiejętność charyzma. Damy sobie radę z tym chyba. Ale już nie dzisiaj. Lepiej, żeby poszła spać. A w sumie ma wolny. To żaden problem. Mhm. Ten poprawił logikę, ten wbił sobie to. Nie będziemy czytać książek o logice, bo to jest troszkę bezużyteczne. Duchowna przyszła. Znaczy, jakiej tam? Sylwia. Ja muszę się iść tam. To nie jest facet? Aha, jeszcze się nie załagowała. Czy ona przyniosła własny... Przyniosła własny komputer! Może zostawi go tutaj. Myślę, że to by było... Wow, halo, Simsy. Halo. Myślę, że tak doczekamy w tym odcinku już tego, aż... Leoś podrośnie. Może być tak, może być tak. Czy ty, moja droga, też masz... Aha, całe weekendy masz wolne. Okej. Okay. Mój drogi, jesteś troszkę głodny. Możesz już coś zjeść. W sumie niedługo to już nawet Juliusz będzie nas odwiedzał, tylko... tylko w nocy. Czasami. O, malować, to się da spełnić. Pocałunek w pełni księżyca. O, ty masz sporo punktów, dlaczego ja ich nie wykorzystam? Platforma teleportacyjna, wyróżnienie. O! Zobądź wybrany kierunek studiów bez chodzenia na uniwersytet. To jest całkiem. Bez zarzutu. Ty, mój drogi, to sobie weźmiemy tobą platformę teleportacyjną. Postawimy ją w domu i zostanie. Dla potomnych. Mike Nick zaraz zaczyna imprezę. Nikogo to nie obchodzi. Już jest za stary, żeby imprezować o 6 rano. No błagam cię, mój drogi, błagam. Co tam masz? Odbierz telefon. Może nie odbieraj telefonu, ale...
pogawędka. A jest stary taki, łysy i to tak średnio z nim romansować. Leonardo będzie miał za kilka dni urodziny, ale aż za dwa, to dajcie spokój. Ty, mój drogi, skoro masz taki fenomenalny humor, czy ktoś będzie chciał się wykąpać w tym momencie, kiedy akurat nie ty będziesz się kąpać? Lukrecja dalej się ubrała w jakąś dziwną kieckę.